No dobrze, proszę Państwa, to w takim razie oficjalnie już teraz dzień dobry. Rozpoczynamy drugi dzień Kongresu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Przed nami sesje, przed nami warsztaty i przed nami różne możliwości, a właściwie inspiracje do tego, żeby jeszcze więcej pozwolić sobie na podejmowanie trudnych tematów, ale podejmowanie ich w taki sposób, który jest skuteczny, czyli prowadzi do autentycznego dialogu. Więc witając Państwa, chciałam powiedzieć, że równolegle do tej naszej pierwszej sesji w audytorium, w sali konferencyjnej oznaczonej literką B, na tym samym piętrze trwa taka inicjatywa pod nazwą Wioska Projektów i tam prezentują się zaprzyjaźnione organizacje pozarządowe, więc można tam po prostu w dowolnym momencie podejść. I na przykład można też spotkać tam jednego z partnerów Muzeum POLIN, czyli Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringenbluma. Zachęcamy do tego, żeby korzystać z takiej możliwości. I jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałam Państwu przypomnieć. Od 10 do 13 zapraszamy do Centrum Informacji Historycznej i to jest możliwość spotkania się z przedpremierowym pokazem interaktywnej relacji wyjątkowego Olca Alałego i też wyjątkowego człowieka z perspektywy naszego kraju, ale także muzeum, czyli pana Mariana Turskiego. To jest wyjątkowa okoliczność. Jeszcze nie przeżyłam tego doświadczenia, więc nie potrafię opowiedzieć, ale zachęcam do tego, żebyśmy sprawdzili, ponieważ ta relacja została nagrana dzięki współpracy z Fundacją Shoah i jest nagrana w technologii Dimensions in Testimony, co oznacza pewną interaktywność pomiędzy nami, odbiorcami, a nagraną osobą. Więc po pierwsze jest to jedyna taka relacja nagrana w języku polskim. Po drugie jest to szansa, żeby w ogóle po raz pierwszy doświadczyć kontaktu właśnie w ten sposób. Od 10 do 13 zapraszamy do Centrum Informacji Historycznej. No i jesteśmy oczywiście gotowi, żeby rozpocząć naszą pierwszą sesję w dniu dzisiejszym. Nasi goście już są. Tworzenie relacji to jest temat, który teraz zostanie podjęty. Moderatorką sesji będzie Guri Yeltnes, którą witamy na scenie, historyczka, dziennikarka, autorka wielu nagradzanych książek. Guri kieruje Norweskim Centrum Badań nad Holokaustem i Mniejszościami. Doktorat z historii na Uniwersytecie w Oslo uzyskała, a wcześniej była profesorem w szkole Norwegian Business i pracowała także w Norweskim Instytucie Studiów Obronnych, więc tych doświadczeń zawodowych i naukowych naprawdę ma dużo. Był też Uniwersytet Yale po drodze. Natomiast głównym kierunkiem badawczym Guri jest historia okupacji Norwegii, a w pewnym zakresie także medioznawstwo, czyli właśnie to wszystko, co nas interesuje w temacie, także w temacie tworzenia relacji. Guri, it's now you, your time. Thank you so much and good morning Dziękuję everyone. Bardzo, good to witam see you. Państwa. Bardzo się cieszę, że się możemy dzisiaj spotkać. Cieszę się, że mamy tu publiczność na żywo w naszym audytorium. Wiem, że też są osoby na łączach. Także witam wszystkich. Nasz program spotkania, troszkę podobnie jak podczas wczorajszych sesji, ma polegać na tym, że najpierw będą dwie prezentacje, a później krótka dyskusja i czas na pytania od publiczności. Przedstawię może moich współpanelistów. Od prawej strony to nie jest Vidar Paulsen. Nie wiem, jak tutaj mogło się nazwisko zmienić, ale jest to mój dobry kolega, historyk, szef do spraw akademickich Muzeum Żydowskiego w Oslo. Jest też członkiem zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Muzeum Żydowskich, AEJM. I razem z nim mamy panią Ewę Koppen. Również jest historykiem, muzeologiem. Wyprodukowała serię seminariów, programów szkoleniowych firmowanych przez właśnie to Stowarzyszenie Muzeum Żydowskich w Europie. Więc te dwie osoby przedstawią prezentację, a później jeszcze Józef Markiewicz, nasz dobry kolega, antropolog, pracujący na stałe w Polsce. Niezwykle doświadczony, doskonały znawca historii Polski. Także taki jest plan na dzisiaj. Najpierw prezentacja w graniu Maxa i Ewy, a później w graniu Józefa. Także oddaję głos. Dziękuję. Czuję się zaszczycona, że mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić. Dziękuję za zaproszenie.
do opowiedzenia o naszym programie, który obejmuje ostatnie 3 lata. Mam nadzieję, że technicznie wszystko jest już dopięte i będę mogła zacząć wyświetlać przygotowane wcześniej slajdy. Na ekranie zobaczmy, czy już widać. Doskonale. Co nas dzisiaj czeka? Po pierwsze proszę szanownych państwa, żeby jak najbliżej się przesiąść. Dobrze? Jak najbliżej tej sceny. Nasze audytorium jest ogromne. Nie wszystkie miejsca są zajęte, także gorąco zapraszam, jeśli by państwo byli tak uprzejmi i przesiedli się bliżej, żebyśmy mogli widzieć was twarzą w twarz, patrząc ze sceny, czuć tak się bardziej kameralnie. Oczywiście, jeśli ktoś woli zostać z tyłu, no to przecież nie zmuszamy, ale ci, którzy mogą i chcą, będzie nam miło, jeśli będą państwo siedzieć bliżej. A co dzisiaj w programie naszej prezentacji? Razem z Madsem, kolegą z Oslo, opowiemy państwu o tym 3 lata już trwającym programie od 2021-2023 roku. Będziemy też trochę się cofać w czasie i przeskakiwać do przodu, mówić o tym, jakie były oczekiwania uczestników, jak one zostały spełnione i też będzie rzut oka w przyszłość, na sam koniec. Ale najpierw zobaczmy, czy tutaj działa pilot do przeklikiwania slajdów. Ja niestety nie widzę, co jest na ekranie, więc muszą państwo mi powiedzieć, drodzy technicy, czy moja prezentacja jest na tym, też na małym ekraniku mogła być wyświetlana? Super, dziękuję. No dobrze, na początek. Kim jesteśmy? Stowarzyszenie, Europejskie Stowarzyszenie Muzeów Żydowskich to jest sieć. Sieć, do której należy 65 podmiotów z całego kontynentu, z Europy w najszerszym sensie, czyli z 29 aż krajów. Nasza sieć, AJM z angielskiego, powstała po to, żeby promować profesjonalizm w działalności muzeów żydowskich, żeby tworzyć platformę wzajemnego wsparcia, wymiany wiedzy, a wszystko to w celu, żeby właśnie doskonalić naszą działalność, być coraz bardziej profesjonalnym i coraz lepiej trafiać w oczekiwania publiczności. Brzmi to pewnie jak korporacyjnie, jakby to była jakaś firma prywatna, ale tak naprawdę pomagamy naszym członkom naszej sieci jakby budować ciekawe programy, dzielić się dobrymi praktykami. Nie wiem, jeśli ktoś z państwa chciał coś dodać, to proszę bardzo. No, tu na mapie widzimy wszystkie nasze lokalizacje, gdzie mieszczą się muzea należące do sieci. No dobrze. Program polega na rozwijaniu potencjału edukatorów pracujących w muzeach żydowskich w Europie. I zaczniemy od tego, jak zachęcaliśmy uczestników. Więc po pierwsze, zobaczcie państwo, gdzie się mieścimy. Już była jedna mapka, teraz jest jeszcze druga. To jest mapa jednego z naszych programów. I są tu wymienieni konkretni uczestnicy, czyli zobaczcie, praktycznie z całej Europy. Po co to mówię? Chodzi mi o to, że to, co oferujemy, to jest absolutnie wyjątkowa okazja, żeby się spotkać w gronie międzynarodowym i poznać koleżanki, kolegów, którzy pracują w tym samym obszarze, są być może w podobnych kontekstach czy sytuacjach. W swoim kraju może nie miałoby się takich partnerów, a za granicą oni są, więc my tych partnerów zbliżamy do siebie. Coś jeszcze, Mats, a propos perspektywy geograficznej? Nie, myślę, że dobrze to ujęłaś. Rzeczywiście. W wielu krajach istnieje, nie wiem, jedno czy dwa muzea poświęcone tematyce żydowskiej, czyli można powiedzieć, że działalność niszowa w skali kraju. Natomiast w skali kontynentu już tych podmiotów jest naprawdę kilkadziesiąt i w ten sposób tworzymy fantastyczną platformę wymiany wiedzy i doświadczeń. Dziękuję ci. Teraz spójrzmy na bardziej szczegółowe informacje. Mamy takie 4 główne elementy oferty programowej. Po pierwsze szkolenia z metodyki nauczania, metodyki postępowania edukatorów, najlepsze praktyki, przykłady. Ojejku, nie mogę już teraz przeczytać, bo
Drugi punkt. Dyskusje na temat wyzwań i dotychczasowych doświadczeń z partnerami i wreszcie budowanie sieci, międzynarodowej sieci współpracowników czy partnerów. Takie cztery filary naszej działalności. I nasi uczestnicy nie muszą nawet jakby wybierać jednego z tych czterech. Po prostu w takim rankingu to ustawiają i szeregują od pierwszego do czwartego, co jest dla nich najważniejsze. Jak widzimy w tej tabelce, wszystko jest dla uczestników ważne. Ten program na 2021-2023 nie powstał oczywiście w próżni, ma swoje korzenie. I tu oddam głos Matsowi, który opowie, jak ten program powstawał, jaki był kontekst. Orety, myślałem, że dopiero później będzie moja część, no ale dobrze, niech będzie. Program funkcjonuje no już od dłuższego czasu. Przez wiele lat nasza AGM to finansował, ale potem miał problemy z powodu Brexitu. Również fundacja Rothschilda i te pieniądze były najpierw w funtach szterlingach. Ale potem już ta możliwość zniknęła w związku z Brexitem. Tak, że ja i Łucja Koch, też z Muzeum Polin, siedzieliśmy na zarządzie właśnie tego naszego stowarzyszenia. I okazało się, że jest taka możliwość, żeby Muzeum Żydowskie w Oslo i Muzeum Polin nawiązały współpracę i dalej prowadziły ten program w oparciu o infrastrukturę całej sieci. Także no, zasadniczo postanowiliśmy, żeby właśnie iść dalej na bazie poprzednich lat, ale tym razem już pod afiszem właśnie sieci AEJM w ramach funduszu z grantów norweskich. I myślę, Mats, że też mógłbyś opowiedzieć o tych naszych wcześniejszych doświadczeniach, które były kluczowe dla budowy tego programu. Aha, no tak. No rzeczywiście. To znaczy, przez te wszystkie lata, jak się Państwo domyślają, prowadziliśmy mnóstwo różnych kampanii, działań. I tak jak tu koleżanka Ewa wspomniała, chyba największą zaletą naszego programu jest to, że poznajemy edukatorów nie z jakiegokolwiek muzeum, ale z muzeów o tematyce żydowskiej. My w Norwegii też mamy nasze krajowe stowarzyszenie muzealników, ale to są muzea o różnym profilu, niekoniecznie poświęcone historii Żydów. I najpierw w Amsterdamie w 2012 roku odbyło się to spotkanie. To było jeszcze zanim granty norweskie były dostępne, ale jest tu pewna ciągłość historyczna, więc chcę o tym opowiedzieć. Myśmy wtedy mieli tylko jednego edukatora jako niewielkie muzeum. Teraz mamy dwójkę w tym naszym muzeum w Oslo. To są osoby, które na pełne lata zajmują się edukowaniem i ja nie jestem jednym z tej dwójki edukatorów. W Amsterdamie w 2012 roku, jak powiedziałem, było spotkanie z przedstawicielami Muzeum Żydowskiego w Amsterdamie i oni nas nauczyli metody GARI, czyli cel, zadanie, wyniki i ja. Teraz troszkę czytam z tego naszego podręcznika, tej metody. To jest taki model krok po kroku, gdzie najpierw zaczynamy od zdefiniowania celu programu, tego, co chcemy osiągnąć, na przykład podnieść poziom zrozumienia. Następnie mamy assignment, czyli zadanie. Co konkretnie mamy zrobić, żeby ten cel zrealizować, przy pomocy jakiej metody, czy jakiego sposobu. Na przykład, czy to ma być prezentacja, czy oprowadzanie po muzeum, czy warsztaty, czy jakieś poszukiwanie. Następnie rezultat, co ta grupa ma, metaforycznie mówiąc, z sobą wynieść, na przykład wiedzę, albo nowe nastawienie, albo nowe umiejętności. I wreszcie
I, czyli ja, po angielsku, ja, edukator. Jak to rozłożyć w czasie, jak zadbać o to, żeby cel został zrealizowany. Podejście, jak Państwo widzą, jest bardzo pragmatyczne, takie wręcz przyziemne. Na naszych seminariach dla edukatorów rzeczy dzieją się bardzo praktyczne rzeczy. Naprawdę, nie działamy na poziomie teorii, tylko raczej, jak porównamy z innymi seminariami, to my jesteśmy bardzo pragmatyczni i praktyczni. Czyli metoda Gary w tej chwili jest takim naszym głównym podejściem do tworzenia programu. Muzeum Żydowskie w Amsterdamie też wtedy wprowadziło taką metodę, którą nazwali encounters, czyli spotkania. Później tę metodę przemianowali na I ask, czyli zadaję pytanie. I do dzisiaj tak ta metoda funkcjonuje. Czyli wszelkie rzeczy, które są nowe, zaskakujące, być może stoją na przekór dotychczasowym naszym opiniom czy przekonaniom. To jest właśnie to, zadaję pytanie. I to jest metoda od 2012 roku używana przez edukatorów w muzeach żydowskich w Europie i później myśmy to wdrożyli do naszego programu. Tak, zaraz pokażę zdjęcia, jak to się odbywa. Oprócz seminariów mamy też warsztaty, mówimy o najlepszych praktykach z różnych stron. Mamy też wizyty studyjne. Wizyty odbywają się w poszczególnych muzeach, w różnych krajach. I w trakcie wizyty goście zapoznają się z najlepszymi wzorcami, przykładami sukcesów i starają się potem przenieść na własny grunt. Pamiętam szczególnie w 2017 roku zastanawialiśmy się, jak tworzyć wystawy i programy dla gości o specjalnych potrzebach. Teatr The Globe, teatr szekspirowski na przykład, zainteresował się widzami z demencją. Krótkotrwała utrata pamięci jest jednym z objawów demencji, natomiast mają wciąż zachowane funkcje pamięci długotrwałej. Dlatego słuchając dialogów ze sztuk Szekspira, ci widzowie często pamiętają to z czasów jeszcze szkolnych, z dzieciństwa czy z młodości i to jest dla nich bardzo pozytywne doświadczenie. Muzeum Historii Naturalnej w Londynie ma też program dla dzieci z autyzmem. Dla tych dzieci nadmiar bodźców jest szkodliwy, dlatego otwierają się podwoje muzeów dla nich przez weekend, kiedy nie ma innych widzów i dzieci z autyzmem mogą w spokojnej atmosferze cieszyć się eksponatami. Poproszę kolejny slajd. Jeżeli chodzi o demencję, to też staraliśmy się zastosować część z tych doświadczeń Teatru Szekspirowskiego w naszym właśnie muzeum w roku 2017 i później. To jest już nasz program. To są wciąż jeszcze początki. I też na razie staramy się zaspokoić potrzeby osób, które dopiero są na wczesnych etapach demencji, czyli u których te objawy jeszcze nie są zaawansowane. Natomiast osoby, które już dłużej cierpią na demencję, czasami jakby zapomniały już wszystko, łącznie ze szkołą, z wszelkimi tam dziełami literackimi i tak dalej. Natomiast jeżeli w muzeum znajdą coś, co ich zainteresuje, spędzą miło czas, to przez kolejne kilka dni zachowują się te osoby inaczej. Ich opiekunowie mówią, że są dobrze nastawieni, są bardziej optymistyczni. Także na przykład osoba z demencją przychodzi ze zdrowym partnerem i to jest taka próba przywrócenia tej parze choć odrobinę normalności, nawet jeśli tylko na określony czas. A teraz przeskakujemy na osi czasu, rok 2021. Wszyscy pamiętają, był to czas pandemii, czas COVID-u, jak teraz o tym mówimy. I wtedy właśnie zaczął się nasz program AEJM. Po takiej mniej więcej dwuletniej przerwie sieć została poniekąd reaktywowana w sensie takiej żywej aktywności dla własnej korzyści i dla korzyści wszystkich innych zainteresowanych.
Ale w roku 2021 było jasne, że nie jesteśmy w stanie organizować spotkań twarzą w twarz w skali międzynarodowej. Chyba nie muszę Państwu mówić, pewnie i Wy musieliście przejść na nauczanie online, na platformy takie jak Zoom, MS Teams i inne komunikatory, które teraz z radością zostawiamy za sobą. I cieszymy się spotkaniami z żywym człowiekiem twarzą w twarz. Czy to będą uczniowie, kursanci, czy nasi koleżanki, koledzy, ale w roku 2021 sytuacja była inna, dlatego postanowiliśmy, no dobrze, do tej pory spotkania były twarzą w twarz, teraz musimy oprzeć się na technologii komputerowej. Ale w środowisku międzynarodowym, myślę, że Państwo to rozumieją, jest to w pewnym sensie błogosławieństwo, w sensie ma też dobrą stronę, ponieważ częstotliwość czy liczba tych aktywności może być dużo większa. Nie musimy podróżować, lecieć, jechać, pokonywać tysięcy kilometrów. Także główne atrybuty do naszego programu są trojakie. Po pierwsze budowanie sieci, po drugie najlepsze praktyki, po trzecie szkolenia i po czwarte dyskusje i wymiana doświadczeń z partnerami. To zostało zaparkowane, zostawione na później, w momencie, kiedy już będzie możliwość spotkania twarzą w twarz. Ponieważ przy technologii typu Zoom te dyskusje nie wychodziły aż tak dobrze jak na żywo. Dlatego to troszkę odsunęliśmy, zostawiliśmy na przyszłość. I program z 2021 roku dotyczył głównie nauczania online, czyli zdalnych metod nauczania. W skrócie opowiem o naszych inicjatywach w ramach budowania sieci, wymiany najlepszych praktyk i szkoleń. A bliżej przyjrzymy się, tutaj jest jedna z naszych inicjatyw. To było naprawdę jeden z największych sukcesów, sztuka wolnego czy powolnego życia. Był taki kurs składający się z 2-3 spotkań. Mats, opowiedz nam o tym trochę więcej. Jasne. Poproszę kolejny slajd. Mieliśmy wtedy sporo warsztatów cyfrowych. Uczestniczyłem w nich, więc pamiętam. Był taki trzyczęściowy kurs z Tonym Klinkerem, Brytyjczykiem, który jest znanym edukatorem, ekspertem w tej dziedzinie. Chodziło o takie schematy myślenia, o to, żeby zmienić te utarte schematy myślowe, żeby podważyć je, skonfrontować się z nimi, zwiększyć tą swoją ciekawość, takie świeże spojrzenie. I podczas każdego spotkania takie 2-3 nowe metody prezentowano. Dam przykład. Na przykład spójrz, pomyśl, zadziw się. Poproszę kolejny slajd. A, przepraszam, to ten właściwie. Najpierw zobacz, czyli popatrz uważnie, zauważ wszystkie szczegóły, nie oceniaj, nie interpretuj, tylko na razie popatrz. Otwórz szeroko oczy, otwórz swój umysł. Nie wchodź w daną sytuację już z utrwalonymi koncepcjami. Nie patrz rutynowo, mamy grupę dzieci. Niech one spojrzą na zdjęcie, na przedmiot i popatrzą na nie bez żadnych uprzedzeń. Co widzimy? Kwiaty, kwiaty na stole, jakieś sztućce, kobietę, które trzyma niemowlę i tak dalej. I tutaj każdy może wziąć udział. Potem pomyśl, czy też zastanów się, co tam się dzieje na tej fotografii. Czyli pomyśl, czy zastanów się, co widzisz. Czy to jest jakieś święto? Czemu ci ludzie tam są razem? Widzimy sztućce, pewnie zaraz będzie podany posiłek. I teraz zastanów się, jakie masz pytania do tej fotografii, co więcej chciałbyś się dowiedzieć. Ostatni etap to jest takie właśnie zadziwienie. Po co oni tam są? Co to za spotkanie? Skąd przyjechali? Te kursy szkoleniowe okazały się bardzo przydatne do nawiązywania więzi
do budowania interakcji z kursantami czy uczestnikami w innych lokalizacjach, kiedy działamy przez internet. Okazało się, że nie ma tu jednej dobrej odpowiedzi, ani jednej złej. To jest technika stosowana z dużą otwartością, więc uczniowie szkół nie mają się tu czego obawiać, chętnie w tym biorą udział i mówią otwarcie. Wreszcie rok 2022, znowu możemy się spotykać, czyli możemy znowu wrócić do naszych ukochanych dyskusji i spotkań z naszymi odpowiednikami z innych krajów. Znowu na slajdzie różne inicjatywy, częściowo na żywo. Mamy tam też kurs szkoleniowy w formie hybrydowej, metodą zadaj pytanie, czy zadaję pytanie, I ask, o którym mówił Mats. Mamy też te wizyty studyjne, to było seminarium, no nieistotne, seminarium w Oslo. Dotyczyło pokolenia Z. To właśnie nasze Muzeum Żydowskie w Oslo było gospodarzem tego spotkania. Szkolenie w metodzie I ask. Vidar to prowadził. Tak, ja też wcześniej mówiłem o tym szkoleniu. Tam są trzy takie komponenty cyfrowe. Także ci, którzy później mieli spotkać się na żywo, najpierw musieli przejść przez etap internetowy. A ten kurs na żywo odbywał się w Amsterdamie, w Holandii. W tej chwili tam aż 30 muzeów się w to angażuje, czyli ogromny sukces, duża popularność. Naprawdę dlaczego? Otóż program ma na celu przede wszystkim zmniejszenie polaryzacji, budowę wspólnej przestrzeni, przestrzeni wspólnego zrozumienia i otwartości na drugiego człowieka. Kiedy to nam się uda, to w takiej atmosferze rozkwita uczenie się, rozkwita swobodne myślenie. Uczymy, jak uważnie słuchać, jak okazywać zainteresowanie tym, co mówi druga osoba, jak zachowywać pozytywne nastawienie. Ale jak takie dobre nastawienie w sobie zbudować, ten dobry humor? No więc po pierwsze edukator musi wiedzieć, co go denerwuje, co go drażni, co go irytuje. Musi znać metody wyciszania tych irytujących elementów, znać metody poprawy własnego nastroju. Sam program składa się z 7 kroków. Po pierwsze budujemy relacje ze zwiedzającym, okazujemy zainteresowanie, co chcesz się nauczyć, czego chcesz się dowiedzieć. Po drugie tworzymy jakby zarys tematu, na przykład, że to będzie historia niewolnictwa albo zwyczaje tej społeczności. Zdajemy pytania otwarte naszym gościom, czyli kiedy słyszysz słowo lato, z czym to ci się kojarzy? Nie pytamy konkretnie, na przykład, kiedy skończyła się era Wikingów, albo ile w starożytnym Rzymie było konsulów. Takich pytań unikamy. Zapowiadamy, o czym będzie mowa. Czyli na przykład dzisiaj, drodzy słuchacze, dowiecie się 3 nowych rzeczy o konsekwencjach kolonializmu w dzisiejszym świecie. Unikamy też słów, że nauczysz się czegoś, czy ja cię czegoś nauczę. Bardziej dowiesz się, poznasz, zrozumiesz. Krok 4 to jest to, że wybieramy sobie jedno miejsce na ścieżce wystawy, przyprowadzimy tam grupę, to jakbyśmy helikopterem patrzyli z góry. Jesteśmy w tym miejscu, jaki tu panuje nastrój, zamknijcie oczy, wyobraźcie sobie. Następnie wybieramy konkretny przedmiot czy eksponat. Pytamy, co tu widzicie. Później wracamy, reflektor na grupę. Co czujecie, kiedy na to patrzycie? Jakie to wzbudza wrażenia? Jaki nastrój? Co wam się z tym kojarzy? Co wam przychodzi na myśl? Jeszcze 2 kroki. Numer 6 to
give more information about an object. Otrzymujemy więcej informacji na temat obiektu przed powrotem do grupy i zastanawiamy się wspólnie, co odkryliśmy, czy grupa, czy zespół zmienił zdanie i jakie to było doświadczenie. Często wizyta w muzeum może być bardzo biernym doświadczeniem. Ale chcemy, żeby zainteresowania zwiedzających znalazły satysfakcję w czasie wizyty. Czy mówimy tutaj o jakim programie? O dwugodzinnym? Czy pytasz o szkolenie, czy o ten program? To zależy. Możemy to zrobić w pół godziny albo w dwie godziny. Chyba maks to półtorej godziny. Możecie kontynuować, po prostu mnie to zaciekawiło. Kolejny program, który chciał podkreślić Widar, to było seminarium, które zorganizowaliśmy w Oslo, ale patrząc na upływ czasu, może zostawimy to na pytania. Chciałabym przynajmniej jednak wspomnieć, że po raz pierwszy na naszych zawodowych spotkaniach zaczęliśmy się skupiać na Gen Z. Wcześniej nie widzieliśmy ich, nie spotykaliśmy się z nimi w czasie pandemii. To były tylko twarze online. Ale kiedy muzea otworzyły się ponownie w 2022, to po raz pierwszy spotkaliśmy to pokolenie, dlatego chcieliśmy się skupić na tym temacie, a także na temat uważności na traumę w muzeach, czy też uważności w jakimś związku z traumą. Tutaj mamy czynniki napędzające partycypację. Zapytaliśmy naszych uczestników, aby wskazali jeden istotny dla nich czynnik podczas tego seminarium w Oslo. I tutaj szukanie inspiracji poprzez przykłady najlepszych praktyk było główną motywacją. I uważam, że wiąże się to z faktem, że edukatorzy są działaczami, że chcą działać, zanurzyć się w czymś, zdobywać doświadczenie, aby przekazywać doświadczenia swoim dzieciom, uczniom, osobom starszym, rodzinom. I to powróci ten temat, czyli szukanie inspiracji i nowych pomysłów poprzez przykłady najlepszych praktyk. To było najważniejsze dla uczestników. Tutaj mamy taką impresję z tego, co robiliśmy w Oslo. Poznajemy Gen Z, uważność wokół traumy, odwiedzanie miejsc pamięci związanych z atakiem terrorystycznym z 2012 roku, z 22 lipca na wyspie Utoya. Przechodząc szybciutko do 23 roku, tutaj programy hybrydowe, różne sesje online, a także w realu. Tutaj widzimy te różne działania, które zorganizowaliśmy, w tym wizytę studyjną do Danii. Chyba tutaj ją pokażemy, ponieważ myślę, że dla wszystkich był to punkt kulminacyjny roku. Organizując tę wizytę, zadaliśmy sobie pytanie, na czym powinniśmy się skupić w czasie tej wizyty studyjnej, aby nasze muzea żydowskie stały się miejscem przyjaznym rodzinom. To było to główne pytanie przyświecające tej wizycie. I znowuż motywacje do udziału tutaj na żółto. Tak samo znalezienie informacji i pomysłów poprzez przykłady najlepszych praktyk. Nadal prowadzimy ewaluację tego programu. Nie mamy jeszcze aż tylu odpowiedzi na nasze ankiety, ale tutaj już zarysowuje się pewna prawidłowość. Wizyta w Danii
tam brał udział nie Widar, a inna osoba. To, co było fajne, kiedy przyjechaliśmy do Danii, to byliśmy grupą, która już wcześniej się poznała, więc tutaj spotykaliśmy się z osobami, które już znaliśmy. To zazwyczaj jest tak, że ludzie czują się bezpiecznie i są w stanie być bardziej otwartymi, kiedy się znają. Odwiedziliśmy cały szereg muzeów, oczywiście Muzeum Żydowskie, ale także inne muzea, w tym nowe Muzeum Andersena w Odense, które miało bardzo wiele multimediów. Mogłaby to być nawet ciekawa wizyta studyjna dla osób, które tworzą wystawy. W małych muzeach bardzo często jedna osoba pełni różne funkcje, więc mimo wszystko tutaj niektórzy z naszych edukatorów też biorą udział w tworzeniu wystaw i na pewno na tym skorzystali. Wizyta w Danii była bardzo dobrą wizytą. Byliśmy w stanie tam zobaczyć wiele dobrych praktyk. Mieliśmy świetne dyskusje, bo grupa też była niewielka, około 20 osób. Tak, i tutaj mamy dwie wizyty, które zostały wyróżnione, przynajmniej w ewaluacjach, jako te najważniejsze. Czyli wizyta w Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w Muzeum Morskim. Ta wizyta wypadła pod koniec naszego programu MEST. Po 3 latach wydarzeń hybrydowych, online i w realu, więc powiedzmy, że zorganizowaliśmy 17 projektów. W wielu z nich było kilka podwydarzeń. Liczba uczestników to było aż do 379 w jednym wydarzeniu. 389 osób wzięło udział w 17 wydarzeniach, więc jestem dość... Czy to są tylko edukatorzy muzealni? Większość tak, ale też były to osoby, które pracują na różnych stanowiskach albo łączą wiele funkcji, ponieważ pracują w małych instytucjach. Byli to też badacze. Wiele z naszych działań online było również otwartych dla członków innych instytucji, na przykład instytucji akademickich czy muzeów o innym profilu. Więc myślę, że była to na przestrzeni 3 lat dość imponująca liczba uczestników. Patrzymy także w przyszłość. Tak jak powiedział Mats, jesteśmy przekonani, że budowanie silnej sieci, dobrego networkingu jest skorelowane z ilością wydarzeń, które oferujemy. Jeżeli chcemy oferować bezpieczną przestrzeń, w której ludzie mogą otwarcie mówić o swoich problemach i wyzwaniach, to trzeba umożliwić im spotkanie się, czy to online, czy to w rzeczywistości, przez jakiś dłuższy okres czasu. A zatem patrzymy w przyszłość, nie wiemy kiedy, nie wiemy gdzie, ale jest cały szereg tematów, którym chcielibyśmy poświęcić przyszłe spotkania. Wiele z tych tematów było w planach, ale potem przyszła pandemia i musieliśmy zmienić strukturę całego programu, więc nie mówiliśmy o uczeniu się w różnych religiach, czy też od różnych religiach, w religii wzajemnie, czy też o platformach cyfrowych. Ponieważ muzea mają też ofertę cyfrową. To były tematy, na które nie było już sposobności. Temat dostępności był częścią naszych programów już od dobrych kilku lat, ale w trakcie oferty online, między innymi dzięki wiedzy eksperckiej Polinu, byliśmy w stanie podzielić się przykładem dobrej praktyki, ale chcielibyśmy jeszcze głębiej
jeszcze bardziej zgłębić ten temat w przyszłości. Czwarty temat łączy się z dostępnością. Jest to takie prognozowanie trendów, czyli dobrostan w muzeach. To będzie jeden z najważniejszych tematów w przyszłości globalnie. I to też jest coś, co chcielibyśmy zgłębić. Więc dobrostan to też się łączy właśnie z tą uważnością zorientowaną na traumę. Łączy się zatem z tematami, które już zostały podjęte w programie, ale przesuwa troszeczkę akcent w inną stronę i na pewno bardzo chcielibyśmy zająć się tym w przyszłości w kontekście międzynarodowym. I to chyba wszystko. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękujemy i prosimy, aby publiczność zapamiętała swoje pytania do tych prelegentów. W tej chwili mamy jeszcze jedną prezentację, a potem będzie szansa na pytania i komentarze. Zapraszam zatem Józefa Markiewicza. Czy mogę prosić o wyświetlenie prezentacji? Super. Dzień dobry. Na początek powiem tylko, że moje wystąpienie będzie składać się z dwóch części. W pierwszej opowiem trochę o moich refleksjach na temat naszego programu Historii Mówionej. A w drugiej części pokażę krótki montaż, w którym występuje nasza świadkini historii, ponieważ no, wydaje się to naturalne, że tutaj oprócz mojego głosu powinien też zabrzmieć głos świadka historii. Te zdjęcia, które Państwo zobaczą na prezentacji, te kilka zdjęć, są to też zdjęcia dokumentujące naszych świadków historii. Tak więc, szanowni Państwo, co tworzy muzeum? Czy tworzy je kolekcja, wystawa, program wydarzeń kulturalnych? Czy muzea tworzą kuratorzy i kuratorki, kustosze i kustoszki? A może muzeum tworzą odwiedzający? Muzeum jest obiektem społecznym. Jego tożsamość i znaczenie tworzona jest w interakcji i sprzężeniu z otoczeniem, materialną przestrzenią miejską, historią i szerszym kontekstem współczesności, a także społeczeństwem. Muzeum jest obiektem społecznym. Animuje więzi pomiędzy jednostkami lub grupami, umożliwia dyskusje i interakcje. Stając się przedmiotem wspólnego zainteresowania, jest zdolne do zbudowania przynajmniej chwilowej więzi. Ma zdolność zawieszania pomostu nad przepaścią konfliktów, ugruntowanych sądów i może niwelować dystans społeczny. Na ten moment wspólnie pochylamy się nad czymś, co budzi zarówno moje, jak i Twoje zainteresowanie. Tak więc obiekt społeczny jest tym trzecim elementem, który, znajdując się w centrum, umożliwia dialog pomiędzy dwoma podmiotami, odwraca bowiem uwagę od ich tożsamości i różnicy. Tak rozumiany obiekt społeczny ma magiczną moc pokonywania dystansu społecznego, zawodowego, etnicznego czy kulturowego. Muzeum Historii Żydów Polskich jest obiektem społecznym. Jest również miejscem niemożliwych spotkań dla nas, dla muzealników. Przez te niemożliwe spotkania rozumiem tutaj spotkania, które nie odbyłyby się, gdyby nie muzeum. I oczywiście takimi spotkaniami są nasze sesje ze świadkami historii. Tak więc w ten sposób można rozumieć rolę Muzeum POLIN jako platformy umożliwiającej dyskusję wokół historii i dziedzictwa Żydów polskich. Interakcje pomiędzy różnymi grupami społecznymi, Żydami z Polski i zagranicy, nieżydami, krajowymi i zagranicznymi turystami, różnymi grupami wiekowymi oraz zawodowymi. I tak rzeczywiście się dzieje.
Jednak sprowadzenie roli Muzeum POLIN wyłącznie do platformy spotkania przypadkowych jednostek jest oczywiście nie do przyjęcia. Jeżeli bowiem potraktujemy je jako obiekt społeczny, to jego charakter nie jest bez znaczenia. A partycypacyjność muzeum jest wynikiem różnorodnych intencji i form zaangażowania publiczności. Tego, co odwiedzający przynoszą ze sobą, przekraczając mury muzeum. Przekonań, wyobrażeń, emocji, doświadczeń, wspomnień. Wreszcie opowieści i przedmiotów, które potem stać się mogą integralną częścią muzeum, uzupełniając choćby jego kolekcję. Tak więc myśląc o Muzeum POLIN, wyobrażam sobie przestrzeń o rozmytych krawędziach, organicznie wrośniętą w miejsce i doświadczenie społeczne, a także indywidualne mikroprzeżywanie. Myślę zresztą, że tak można odczytywać samą architekturę budynku muzeum, która charakteryzuje się dużymi powierzchniami szklanych tafli, z których zbudowane są fasady, oraz wielkimi oknami umożliwiającymi nawet spojrzenie na przestrzał budynku. Widzę więc raczej przestrzeń relacji niż przestrzeń statycznej reprezentacji. Przestrzeń, która jest narzędziem zmiany, bo tworzy nowy punkt odniesienia. I widać to doskonale teraz, po 10 latach od otwarcia wystawy stałej w Muzeum POLIN. Widać doskonale, że powstanie muzeum było jednym z ważnych działań, które po transformacji ustrojowej lat 90. XX wieku realnie wpłynęło na zmianę paradygmatu opowiadania o losach Żydów polskich i formy obecności dziedzictwa żydowskiego w sferze publicznej. Jednak myśląc o muzeum jako relacyjnej przestrzeni o rozmytych krawędziach, myślę nie tylko o tym, jak muzeum oddziałuje na zewnątrz, myślę również o tym, jak to, co zewnętrzne, zmienia muzeum. Muzeum jest soczewką, punktem obserwacyjnym, ukorzenionym drzewem, które żyje w koegzystencji z całym ekosystemem. Muzeum jest również świadkiem historii i świadkiem współczesności. Wizyta w Muzeum POLIN zmienia perspektywę, umożliwia bowiem spojrzenie od wewnątrz, czyli na sposób, jaki w naukach społecznych określa się perspektywę emiczną, czyli taką, która rezygnuje z perspektywy zewnętrznego, bezstronnego obserwatora. Bycie wewnątrz i na zewnątrz muzeum można oczywiście rozumieć bardzo dosłownie, jak po prostu wizytę w budynku muzeum lub bycie poza nim, ale można również postrzegać w sposób bardziej alegoryczny, co nie znaczy, że mniej realny. Dla rzeszy zwiedzających na przykład wystawę stałą, wizyta w muzeum odsyła ich z powrotem do ich własnych lokalnych miejsc, gdzie istnieją materialne pozostałości kultury Żydów polskich. Tych autentycznych śladów historii Żydów polskich in situ. Na równi dotyczy to sfery osobistych doświadczeń, historii rodzinnych, losów bliższych czy dalszych, znaczących innych, przyjaciół, kolegów z pracy czy sąsiadów. W ten sposób Muzeum POLIN motywuje do zwrócenia się ku sobie, poszukiwania osobistych odniesień, odnalezienia we własnym doświadczeniu punktów zetknięcia się z historią Żydów polskich. Katka Reszke uważa, że ten mechanizm jest jednym ze źródeł atrakcyjności kultury żydowskiej dla nieżydów. I niewątpliwie ma rację, ponieważ szerokie spektrum punktów przecięcia się losów żydowskich w Polsce jest rzeczywiście niewyczerpanym rezerwuarem. Także dlatego, że wiele z nich czeka na swoje odkrycie lub dogodny moment ujawnienia, swoisty coming out. W ten sposób sama publiczność staje się jednym ze źródeł autentyczności, ale też wiarygodności muzeum. Oczywiście jest to proces, który dotyczy muzeów jako takich. Odniesienie do tego, co osobiste, może mieć również charakter bardziej uniwersalny i dotyczyć po prostu różnych, powszechnych aspektów codzienności, niekoniecznie posiadających przydomek żydowski. Nas jednak interesują właśnie te, dlatego że stanowią one prawdziwe źródła tożsamości Muzeum
Polin. Jednym z istotniejszych źródeł tożsamości muzeum, tożsamości, którą nazywam tutaj niebanalną tożsamością, upatruję właśnie wprowadzonym od początku istnienia muzeum programie historii mówionej. Historia mówiona jest bowiem ucieleśnieniem cech i wartości, które moim zdaniem składają się na społeczne postrzeganie i funkcjonowanie muzeum. Jest to przede wszystkim istotność rozumiana jako relacyjność ze światem przeżywanym oraz autentyczność rozumiana jako nieoczywistość, która narusza obraz tego, co niezmienne i ustalone. Alessandro Portelli charakteryzuje właśnie tak historię mówioną jako ogarniętą nieosiągalnym pragnieniem autentyczności i żywego doświadczenia. Celem programu historii mówionej Muzeum Polin jest dokumentowanie losów Żydów polskich z perspektywy indywidualnej, z perspektywy świadków historii, którzy udzielają wywiadu, oraz słuchaczy. Tymi słuchaczami bezpośrednio są badacze, którzy realizują wywiady, ale też pośrednio jest to publiczność, która z naszymi relacjami może się zapoznać na przykład przez nasze platformy internetowe. W tej chwili na kolekcji historii mówionej Muzeum Polin składa się ponad 1200 wywiadów trwających od 1 do 4 godzin. Wywiady najczęściej zarejestrowane są w formie wideo. Nierzadko realizowanych jest kilka sesji nagraniowych z tymi samymi rozmówcami. I tutaj, tak żeby Państwo mieli orientację, powiem, że oprócz oczywiście naszych żydowskich świadków historii, my też robimy wywiady z nieżydowskimi świadkami losów żydowskich, co jest tutaj, wydaje mi się, bardzo, bardzo istotne. I realizujemy wywiady z różnymi pokoleniami. I wśród rozmówców są przedstawiciele tak zwanego pierwszego pokolenia, drugiego pokolenia po zagładzie oraz trzeciego i czwartego, a także potomkowie Żydów polskich urodzonych poza granicami naszego kraju. Używam określenia program historii mówionej, aby oddać różnorodność działań związanych z historią mówioną, na którą składa się działalność badawcza, opracowywanie kolekcji oraz jej upowszechnianie i udostępnianie za pomocą kanałów internetowych. Program historii mówionej Muzeum Polin ma charakter ciągły i realizowany jest w ramach zadań upowszechniania zbiorów cyfrowych, który również odpowiada za nadzór nad kolekcją wywiadów, która z kolei stanowi subkolekcję w repozytorium cyfrowym muzeum. Na kolekcję naszej historii mówionej składają się narracyjne wywiady biograficzne. Narracja autobiograficzna, taka jaka tworzy kolekcję historii mówionej w naszym muzeum, jest zawsze dialogicznym dziełem narratora i słuchacza. Ma charakter intersubiektywny. Wywiady historii mówionej przekraczają także podział na sferę prywatną i sferę publiczną. To przekroczenie, czyli upublicznienie osobistych, intymnych doświadczeń oraz myśli, powoduje przemianę w znaczeniach, jakie nadawane są zarówno performatywnej, jak i narracyjnej płaszczyźnie wywiadu. Przykładowo, w historii mówionej emocje, które towarzyszą świadkowi historii, są waloryzowane pozytywnie. Są źródłem autentyczności doświadczenia. W sferze publicznej emocje waloryzowane są raczej ambiwalentnie. Z jednej strony postrzegane są jako przeciwieństwo racjonalności, z drugiej strony mogą być traktowane in plus, jako wyraz wartości i zaangażowania. Pozytywnie waloryzowane emocje przeciwstawiane są wyobcowaniu, czyli obojętności. W historii mówionej pozytywnie waloryzowane emocje są oczywiście sprzymierzeńcem subiektywności, jak również wiarygodności opowieści.
Gdy badacz traktuje narrację jako twórcze działanie, a głos narratora jako szczególny, ogranicza pytania faktograficzne. Zamiast tego na pierwszy plan wysuwają się różne wersje ja, osoby mówiącej oraz rzeczywistości i doświadczenia, które osoba opowiadająca stwarza poprzez mówienie. Narracja autobiograficzna jest zatem wykonaniem, twórczym działaniem, w ramach którego rozmówcy informują, wyjaśniają, ale także bronią i tłumaczą. Wydaje się, że w Muzeum POLIN rozmówcy przede wszystkim wyznają. Tak więc cechą charakterystyczną wywiadów nagrywanych w naszym muzeum jest ich konfesyjność. Oznacza to, że nasi rozmówcy opowiadają o faktach, przeżyciach czy emocjach, którymi do tej pory nie dzielili się z rodziną, z przyjaciółmi. Niewątpliwą cechą zarówno żydowskiej historii mówionej, jak i żydowskiego losu są pęknięcia, nieciągłości i białe plamy. Czy to w osobistej biografii, czy historii rodzinnej. Pustka w tym kontekście jest znacząca. Niemożność opowiedzenia czy wyznania również. Dotyczy to zarówno żydowskich, jak i nieżydowskich świadków historii. Niemożliwość opowiedzenia wynika z braku wiedzy, obaw związanych z ujawnieniem osobistego doświadczenia, które podlegać może osądowi społecznemu i ostracyzmowi, ale także, co wydaje mi się tutaj najistotniejsze, niemożliwość opowiedzenia jest spowodowana nieobecnością słuchacza. Zarówno dla Żydów, jak i nieżydów okres po II wojnie światowej, czas Polski Ludowej, był okresem, w którym doświadczenia losu żydowskiego, ucieleśnionego choćby w biografii ocalałych z zagłady, ale także polskich sprawiedliwych, były nieobecne w przestrzeni publicznej. Jednocześnie dla wielu naszych rozmówców ocalałych z zagłady, zwłaszcza tych, którzy jeszcze od momentu okupacji ukrywali swoje żydowskie pochodzenie, tabuizacja pogłębiona była przez brak styczności ze środowiskami żydowskimi oraz osobami, które mogłyby podzielać ich doświadczenie. Jakkolwiek zaraz po zakończeniu wojny istniały komisje, które zbierały relacje ocalałych, a w samym PRL istniały organizacje żydowskie, to te doświadczenia były nierzadko silnie tabuizowane w przekazie międzygeneracyjnym, wewnątrz samych rodzin, co w oczywisty sposób wpływało na następne pokolenia Żydów mieszkających w Polsce. Rekonstruowanie własnej tożsamości jest procesem często opisywanym przez rozmówców drugiego, trzeciego, a nawet czwartego pokolenia Żydów polskich po zagładzie. To odtwarzanie siebie za pomocą śladów. Choć nie zawsze takie odkrycie ma charakter procesualny, a często raczej nagłego pęknięcia uporządkowanego do tej pory świata. Czasem ma po prostu charakter agresywny, gdy inicjowany jest przez otoczenie. Ale może mieć też charakter epifanii, doświadczenia sensu, kiedy nagle wszystko wskakuje na swoje miejsce. A niezrozumiałe dotąd fakty, przedmioty, postacie czy nawet zwroty językowe odzyskują swoje znaczenie. Wywiady biograficzne ukazują bowiem węzłowe, zwrotne punkty biografii, które często mają charakter inicjacji, wprowadzenia do tożsamości żydowskiej, wejścia do historii rodzinnej, ale także w szerszym kontekście. Może to być inicjacja do historii społecznej, miejsca zamieszkania, wsi czy miasta. Narracje opowiadane w Muzeum POLIN są więc często aktem rekonstrukcji, opowieścią o przemianie i przemianą jako taką. Rozmówcy odwołują się właśnie do różnych wersji ja, które opowiada, i ja retrospektywnego, które jest przedmiotem narracji. Muzeum POLIN staje się wtedy powiernikiem, świadkiem oraz depozytariuszem tego procesu utrwalonego w opowieści, w nagraniu. Akt rekonstrukcji to również ponowne nawiązanie, przywrócenie relacji,
Dotyczy to również nieżydowskich świadków historii, na przykład darczyńców, czyli osób, które przekazały obiekty do kolekcji Muzeum POLIN, czy polskich sprawiedliwych. Muzeum POLIN pełni rolę słuchacza, ale jest oczywiste, że adresatem opowieści jest szersza wspólnota, która wykracza poza tą instytucję. W ramach, co to znaczy usłyszeć innego człowieka? W ramach programu historii mówionej Muzeum POLIN udostępniamy szerszej publiczności pełne nagrania wywiadów historii mówionej na dedykowanym kanale YouTube. Co ciekawe, największą popularnością cieszą się długie, często kilkugodzinne nagrania. Zastanawiam się, kim są słuchacze i jakie mają motywacje. Co jest specyficzne i niepowtarzalne w opowieściach naszych rozmówców? Co jest specyficzne i niepowtarzalne w samym losie Żydów polskich? Na pewno jest to właśnie niebanalność ich biografii i tożsamości, która wyróżnia ich z innych dostępnych tożsamości prezentowanych choćby na YouTubie. Żyjemy w kulturze konfesyjnej, a YouTube można uznać za takie ucieleśnienie tej właśnie cechy współczesności. Czyli jakby skupienie na opowiadaniu o samym sobie. Myślę, że tożsamość Żydów polskich i ta autentyczność wynika właśnie z ich z niejednoznaczności ich biografii. W tym sensie, że historie naszych rozmówców i ich tożsamości prezentują zmienność, procesualność, ale także to, co jest bardzo charakterystyczne, to takie pytanie o samego siebie, o własną tożsamość i przynależność. Historia mówiona Muzeum POLIN to przede wszystkim rekonstrukcja relacji, przywrócenie zerwanych związków, które do tej pory postrzegaliśmy rozłącznie, a nawet jako przeciwstawne i sobie obce. Wsłuchiwanie się w opowieści naszych rozmówców jest wielką lekcją dla współczesności, nauką wrażliwości, że świat składa się również z antynomii i paradoksów, czasami pozornych, a czasami rzeczywistych. Muzeum POLIN stwarza i podtrzymuje intersubiektywną rzeczywistość, tworzą punkt, w którym może albo już krystalizuje się pamięć wspólnot. I teraz zapraszam do obejrzenia krótkiej 12-minutowej etiudy, którą zrealizowaliśmy z ocalałą z getta warszawskiego w pierwszym kwartale, powiedzmy, tego roku. I co ciekawe, ta historia ma dwa poziomy, ponieważ podczas realizacji okazało się, że my nie tylko dokumentujemy właśnie retrospektywnie historię tego świadka historii, ale ta etiuda stała się też dokumentacją procesu jej właśnie przywracania relacji z samą sobą, ale też właśnie z otaczającą jakby rzeczywistością. Mojemu wnukowi wymyśliłam wierszyk. Koci, koci, łapci, jedziemy do babci, ale ani słówka, bo babcia Żydówka. A to jest zdjęcie, kiedy mieszkałam w Bursie. Już to jest mój pierwszy mąż i dziecko. Kiedy wszyscy już zaczęliśmy mieć swoje rodziny, swoje dzieci.
Dlaczego ja siebie wycięłam? To był jedna z prób ucieczki przed sobą samym, że ktoś mnie zobaczy, ktoś mnie rozpozna, ktoś mnie skaże na coś i że z tego będą same nieprzyjemności. Trzeba zacząć od tego pójścia do getta. Tak jak wspominałam o tym plakacie, który wywarł na mnie straszne wrażenie i żył ze mną, nie wiem, może do dzisiaj jeszcze, że była to podobizna karykatura Żyda, która była w getcie rozklejana i było napisane Żyd równa się tyfus plus wszy. Jeszcze wcześniej można powiedzieć, że ja dowiedziałam się właśnie, że jestem Żydówką jako 7-letnie dziecko idąc do getta. To był pierwszy wstrząs, ponieważ uważałam, że ja jestem taka sama jak inne dzieci. A to się nagle okazało, że ja jestem inna, w dodatku mam wszy. Tak myśli dziecko i w ogóle muszę być izolowana. Pierwszy wstrząs był z tym plakatem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Było takie półkoliste okno. Ja na takim oknie, takim właśnie, siedziałam większą część dnia. Ciekawa jestem, czy tam mieszkają ludzie. Na pewno. Nie można było wyjść, rodzice mnie nie wypuszczali. Nie mam pojęcia, gdzie rodzice zdobywali jedzenie. Pamiętam tylko ojca, który taki miał rulonik pieniędzy i mówił, że to już ostatnie. Bardzo byłam chroniona. Nie mówiono przy mnie o różnych rzeczach. Wielu rzeczy nie wiedziałam. Nic się nie robiło. Miałam jakieś książeczki. Wtedy już umiałam czytać jakieś książeczki okropne. Czytałam. Była jakaś książeczka Jachiewicza chyba o dziecku, które wypadło i ząbki się posypały na trotuarze. I ja pamiętam, że to było coś okropnego. Jeszcze bym tamten dom chciała zobaczyć. Pewne rzeczy pamiętam dokładnie, a niektórych wcale, tak jak sprawa z moją siostrą i ojcem, do dziś we mnie budzi niesamowite chęci poznania z jednej strony, a z drugiej strony okropny strach, żeby nie poznać, jak to było naprawdę. Więc ja tą sierną jeszcze chyba nie przeszłam do końca. Ja się jej boję. To jest ulica, która budzi we mnie strach. Ja wiem, że teraz jest inaczej i że parę razy próbowałam. Jak zaczynam na brzegu, nawet zaczynam chodzić, że coś się strasznego stanie, nie wiem. Po prostu się jej boję. Dlatego, że byłam potem tam przy tej szkole, jest mur, przy którym ja odsłaniałam tą tablicę. Chodziłam do tej szkoły, spotykałam się z uczniami. Mur, jako cegła, budzi zawsze we mnie takie ograniczenie wolności. Nawet kiedyś była jakaś francuska telewizja i chciała wywiad ze mną, ale z drugiej strony muru. I ja się bardzo niekomfortowo czułam wtedy. Pamiętam, że byłam bardzo zdenerwowana. No jakoś tam to wszystko poszło. Ten mur widziałam wtedy tak jakby od strony getta. Ale nie mogę przezwyciężyć tego uczucia, tak jak nie mogę przezwyciężyć strachu i uczucia negatywnego przy jakiejkolwiek dziurze w podłodze. To jest nie do przejścia. Ja po prostu sztywnieję. Kiedyś u znajomych byłam, była tam wejście do piwnicy. Było otwarte. Ja musiałam przejść koło tego, nie wejść tam, przejść. Ja tak zasztywniałam, że mnie musieli przeprowadzić dosłownie. Tak jakakolwiek dziura, otwór, gdzie ja bym musiała włożyć głowę, tak na mnie działa do dzisiaj. Po tej ucieczce z getta z moją matką, która sama w sobie jest opowieścią oddzielną, ale chcę wrócić do wątku, który zaczęłam właśnie, jaki wpływ miało. Wszędzie byłam uważana za osobę gorszą i za taką się uważałam. Spotkała mnie jedna pani w jakimś takim uzdrowisku, gdzie pracowałam w bibliotece.
i zapytała się, czy ja jestem Żydówka i powiedziałam, że tak, to dlaczego ja tu jestem, bo wszyscy Żydzi wyjechali do Izraela i co ja tu sama robię, ja miałam wtedy chyba 16 lat. To chcesz wyjechać? Ja mówię, nie wiem. Ale potem jak sobie pomyślałam, że ja mam wrócić do czasu z getta i że ja znowu będę w środowisku, ja sobie nie wyobrażałam życia w Izraelu, że jest po wojnie zupełnie inaczej, tylko dla mnie się to wiązało z pobytem w getcie. W związku z tym bardzo nie chciałam jechać, żeby... Nie chciałam wracać do spraw żydowskich po prostu. Chciałam, stale czułam się, sama się czułam ukrywana przez siebie. Jeszcze wcześniej to poczucie prześladowało mnie w każdym momencie i w każdym aspekcie mojego życia. Ja uważałam, że Żydzi to jest coś gorszego, że ja absolutnie się nie zgadzam na to, żeby być i że jeszcze przed tym i że ja nie chcę przy tym być. I to się przekładało na wszystkie moje związki międzyludzkie. Po pierwsze, brak poczucia stałości, brak poczucia godności i brak poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie związki międzyludzkie wydawały mi się na chwilę, że one tak będą przebiegały i że nie warto się tutaj w ogóle w nic angażować i że tylko trzeba patrzeć na to, żeby zapewnić sobie drogę ucieczki. Ja stale myślałam o ucieczce. W związku z tym od pierwszego męża uciekłam, chociaż też był Żydem. Uciekałam potem wiele razy i to się przekształciło w taką obsesję, że ja w jakiejś stresowej sytuacji złapałam się na tym, że ja chcę uciekać z własnego domu, tu już, jako dorosła osoba, nie uświadamiając sobie, że ja jestem w własnym domu. Ta potrzeba chowania się, potrzeba ucieczki była we mnie tak silna, że ona naprawdę wszystkie dziedziny życia obejmowała. I jeszcze jest dużo takich wątków, o których nie jestem w stanie opowiedzieć, ale wszystko to sprzyjało temu, że ja ciągle będąc Żydówką nie chciałam być Żydówką i że doszukiwałam się i w sobie, i w narodzie wszystkich złych cech. I to bardzo mi przeszkadzało w życiu. I któregoś razu leciałam do Bukaresztu samolotem i koło mnie siedział taki pan, który na bagażu miał napisane Natan, jakieś tam żydowskie nazwisko i zaczęliśmy rozmawiać. Ja mu to powiedziałam, że ja mam takie. I on powiedział, dziecko, bo ty nie znasz inteligencji żydowskiej, nie znasz kultury żydowskiej, nie wiesz, co to wszystko znaczy. Ty ciągle widzisz tego Żyda z getta. I rzeczywiście, jak patrzyłam na obrazy Chagalla, to wszyscy ludzie twierdzili, no arcydzieło i tak dalej, a ja widziałam getto. Ja widziałam tych fruwających Żydów, że to było straszne. Trochę ta rozmowa mi dała do myślenia. Potem już w późniejszych latach pojechałam do Izraela i byłam pod ścianą płaczu. I mówiłam to wcześniejszym tym, że to był taki przełom w moim życiu. Bo to była pewnego rodzaju zgoda moja wewnętrzna na bycie Żydówką i akceptacja bardzo dla mnie burzliwa i bardzo wstrząsająca. Ja to bardzo przeżyłam i zaczęłam zmieniać podejście, myśleć o tym. Przez dłuższy czas nawet nie wiedziałam, że ten szczątek muru tu jest. I prawdę mówiąc, nie interesowałam się tym. Wszystko jakoś odżyło w momencie, jak
powstało Stowarzyszenie Dzieci Holokaustu. To zaczęło się. No, jak się pół życia zaprzecza, że się jest Żydówką, a drugie pół życia się usiłuje to odbudować i zaakceptować i połączyć tą skwiejną tożsamość w całość, to może nic dziwnego, ale czasem się sobie dziwię, że się tak nie zajmowałam tymi sprawami. Nie wiem, czy tu jeszcze przyjdę. Nie sądzę, ale chciałam przyjść na Sienno i chciałam kawałek tą Sienno iść. Dzisiejsze spotkanie w myślach, o nim myślę tak, że jest to ostatni spacer na Sienno. Dziękuję. Brak mi słów. Dziękuję z całego serca. Też jestem historykiem. Przez lata robiłam wywiady, ale to niesamowite, jaka atmosfera, jakie płaszczyzny w tym wywiadzie się ujawniły. Jestem pod wielkim wrażeniem. No tak, powinienem zacząć od tego, że myśmy to nagrali w związku z 80. rocznicą powstania w getcie warszawskim. Mieliśmy taki pomysł, że wrócimy do świadków naocznych, do tych, którzy przeżyli, a byli w getcie warszawskim. Bo oni już na przykład w Fundacji Shoah wcześniej przekazali swoje opowieści i że nie będziemy ich pytać bezpośrednio o to, co się działo w samym getcie, ale że porozmawiamy na temat tego, jak się teraz mają. Pytaliśmy poniekąd o getto, ale pytaliśmy głównie o to, jak to doświadczenie bycia mieszkańcem getta zmieniło ich życie, jak później wpłynęło na ich los, na ich historię. I to od nich zależało, jak nam o tym opowiedzą, z której strony do tego podejdą. I pani Irena, nasza tu bohaterka, powiedziała, że jest to ulica Sienna, którą ona przez całe życie unikała. To jest ulica, przy której ona mieszkała kiedy żyła w getcie, w czasie wojny. I my z panią Ireną mieliśmy oczywiście więcej niż jedno spotkanie, nie wiem, sześć takich sesji, spotkań, rozmów. I w pewnym momencie pani Irena powiedziała, dobrze, to jak mnie zabierzecie, to ja pójdę z wami na Sienną. I to właśnie tu nagraliśmy, to jest takie symboliczne. Także to nie tak, że od razu przychodzimy, kręcimy wywiad i już. To była taka budowa relacji i to wymagało czasu, uwagi. Jestem dumny i zaszczycony, że mogłem z panią Agatą taką relację zbudować. Zresztą wciąż jesteśmy w kontakcie i ogromnie sobie to cenię. Tak, to naprawdę nie wiem, trudno znaleźć słowa, żeby powiedzieć, jak to jest istotne. Jak ważne, bo przecież Polska tutaj jest jakby i pionierem, i liderem tych wszystkich, nie wiem, rozmów, wywiadów. To już nie jest pierwsze pokolenie, jeszcze drugie, trzecie, czwarte pokolenie, tak? Po Holokauście, tak. Rzeczywiście i w tym filmie była o tym mowa i też był to jeden z głównych wątków naszego programu, że robimy nagrania z przedstawicielami najmłodszego pokolenia polskich Żydów. I są to wywiady, które w pewien sposób, nie wiem, zaprzeczają tej idei historii mówionej, bo to są bardziej takie refleksje,
taki namysł nad tożsamością, nad tym, co ona oznacza. Trochę starałam się o to potrącić w tym moim wystąpieniu. Też mówią o tym, jak te osoby odkrywały swoją żydowską tożsamość, choć oczywiście dla nich to jest zupełnie inny proces, tak? To jest zupełnie inna opowieść niż w przypadku bohaterki naszego filmu, który przed chwilą obejrzeliśmy. Ci ludzie żyją w innej rzeczywistości, zupełnie inny kontekst. Pytanie do ciebie, Mats, i też do Ewy. Dziękuję też wam za ciekawą prezentację. Także zadam wam to pytanie, a później oddam głos naszej publiczności. Z wielkim zainteresowaniem słuchałam tego, co z takim przekonaniem mówiliście, że to wasze stowarzyszenie przez wiele lat pobudziło te wszystkie muzea do kreatywności, do innowacyjności. Wy musieliście się wykazać pomysłowością w czasie pandemii, nie tylko, ale powiedzieliście, że jak do Danii pojechaliście jeszcze w tym roku, to takie pytanie, co sprawić, żeby nasze muzea były miejscem często uczęszczanym przez dzieci, przez rodziny? No właśnie, Muzeum Holokaustu. Jak opowiadać dzieciom i młodym, czy rodzinom z dziećmi o Holokauście? Więc pozwólcie, że o to was zapytam. Czy to jest możliwe? Jak to jest możliwe? W jaki sposób sprawić, żeby Muzeum Holokaustu czy Muzeum Historii Żydów było miejscem przyjaznym dla rodzin? Dziękuję za to pytanie. To pytanie, które padło a propos programu duńskiego, dotyka chyba jednego z największych wyzwań dla muzeów historii Żydów. I ty, Mats, pewnie chcesz dopowiedzieć, jak to wygląda w Muzeum w Oslo, ale mówiąc o wyzwaniach, z jakimi się borykamy, jeżeli chodzi o edukowanie publiczności i ogólnie, to wydaje mi się, że to wyzwanie polega na tym, że nasze muzeum zawsze w taki czy inny sposób będzie kojarzone przez zwiedzających, przez opinię publiczną i też przez tych, którzy nie przychodzą do muzeum, ale gdzieś tam wiedzą o jego istnieniu, to będzie kojarzone z Holokaustem, z zagładą. Historia, którą chcemy opowiedzieć, historia, którą musimy opowiedzieć. My jako Muzeum Historii Żydów, w zależności od tego, w której części Europy jesteśmy, to zawsze będziemy mówili o, nie wiem, okresie czy 10 lat prześladowań, czy 4 lat prześladowań największych, tak? Zawsze będziemy mówić o tym ciemnym, trudnym czasie. W przypadku Polski mówimy o tysiącach, czy 1000 lat tej wspólnej historii, czy o 500 latach historii dzielonej, czy w historii Norwegii to jest 200 lat, prawie 200 lat, no tak. Także chodzi o to, żeby te historie były różnorodne, żeby to nie był tylko ten tragiczny okres Holokaustu, który oczywiście musi być częścią wystawy i częścią naszych działań, ale nie wyłączną. I teraz tak, żeby rodziny chciały przyjść do miejsca, w którym jest mowa o śmierci, o prześladowaniach, o nienawiści, o rasizmie. Co zrobić, żeby to... I czy chcemy taką historię przekazywać dzieciom, kiedy mamy wolny czas, wolne popołudnie, weekend i idziemy do takiego miejsca? No nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe, więc... Bo tu zawsze będzie historia Holokaustu. Nie można tego uniknąć, nie chcemy tego unikać przecież. Ale mamy tu rodziny z dziećmi, także pytanie jest rzeczywiście trudne. Nasz pierwszy dyrektor powiedział coś takiego, że w naszym muzeum ludzie powinni przyjść po to, żeby poznawać żydowskie życie, a nie śmierć. Więc chyba można też mówić o historii Holokaustu w taki sposób, żeby pokazywać też to życie, zależy od tego, jakie zdjęcia tam powiesimy na ścianach. Natomiast żeby to było przyjazne dla rodzin. Pamiętam, że pan profesor Stola, był dyrektor Muzeum POLIN, kiedyś ze mną rozmawiał i powiedział, że zła kawa może naprawdę zepsuć reputację muzeum, także mamy świetną kafejkę, świetną kawę, pół żartem, pół serio, ale tak, tak, zapamiętam sobie to o kawie, dobra. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze wśród publiczności? Ja państwa nie widzę, bo światło nam trochę świecą w oczy, ale mikrofony chyba są w oczekiwaniu, w gotowości, także czekamy na pytania i refleksje. Widzę, że mikrofon jest przygotowany. Prosimy też, żeby się wybrać w miarę możliwości krótko.
żeby dać szansę wszystkim zainteresowanym. Odnieść do takiej sprawy, że no jesteśmy tutaj, bo no przynajmniej ja kilkakrotnie już byłam w muzeum z młodzieżą, ale tą zainteresowano. A jak zainteresować osoby niezainteresowane albo wrogie do nas, bo to jest jak stworzyć taką płaszczyznę porozumienia z osobami, które nie chcą przyjąć do tego, że przez 1000 lat, jak pani świetnie powiedziała, żyliśmy wspólnie gdzieś z Żydami. Tak? I to jest, mi się wydaje, wyzwanie dla wszystkich takich muzeów, w tym wypadku historii Żydów polskich, ale tak samo jak wczoraj było Romów czy innych mniejszości, o których no, będziemy musieli sobie poradzić z tą sytuacją. I think Mats, you can better answer. To chyba ty, Mats, najlepiej na to odpowiesz, ale ja też od razu chciałam zareagować, że to wyzwanie, wszyscy o tym mówią, w każdym kraju, jakby jest rozmowa, nieważne gdzie pojedziemy, to naprawdę to ciągle się pojawia na tapecie. Znaczy metodologia, którą my w ramach naszego programu I Ask, czyli zadaj pytanie, stosujemy, to ona daje odpowiedź, przynajmniej po części, bo ci uczniowie tam nie stoją przed jakimś wykładowcą, który im tutaj daje wykład na temat historii, tylko w taki bardziej umiejętny, sprytny, że tak powiem, sposób zachęca ich do aktywności, do otwartości, do rozmowy, do powiedzenia, co naprawdę myślisz, jak to naprawdę widzisz, co cię interesuje w tej historii najbardziej. Więc nie wiem, no to mi przychodzi na myśl, jeśli chodzi o odpowiedź, jak zareagować. Po prostu inaczej do tych młodych ludzi podchodzić, nie mówić ex cathedra. Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć? Jak mówię, nie widzę, bo nam światło świeci w oczy, także jeśli nie, no to już podsumowanie i zakończenie. Bardzo dziękuję naszej trójce panelistów i prelegentów. To była ciekawa sesja poranna. Jesteśmy ludźmi, musimy mówić o kompetencjach, bogatym doświadczeniu, także dziękujemy też za ten wspaniały, wstrząsający wywiad. Niesamowitą elipsą zamknął tę rozmowę. Dziękuję wszystkim Państwu i dziękuję panelistom.